Zapraszam do pozostawienia łapy w górę, zapraszam do oglądania. I będziemy kontynuować u niego robótkę. Ostatnio zrobiliśmy napad na sklep pornograficzny z akcesoriami, nie, z filmami chyba pornograficznymi, nie? Okej. Okay. Jezu, jak ta gra teraz płynnie chodzi. Czasami ma takie drobne przecinki, nie chodzi tak płynnie jak piątka, ale w porównaniu do tego, co się kiedyś grało w 30 albo 15 FPS-ach, teraz wszystko jest takie super płynne. No, gdzieś tam oglądało się filmiki z tej gry, jak ludzie grali w bardzo, bardzo płynnej grafice. To było takie wtedy wow, niesamowite. Parę lat temu, prawie 10 lat temu. Tak, było 2008 rok bodajże. Premiera. Siema Matsmat. Czy wrócę jeszcze do Car Mechanica? Nie, raczej nie planuję wracać do Mechanica. Przyjemna seria była, no nie? Tak na marginesie. No, kłótnia. Ja nie wiedziałem, że on ma żonę. Stara babo, złączył się w piekle. Dobre imię. He said he had something to do. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No. Kurde, oczywiście. O, odmówił. Tak. Wali wódę i do nocha. Kurde, najlepsza kompilacja. What? You all right? What? Mr. Faustin? No! I'm fucking angry! I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? Ooh. No. Wszyscy w tej części mają duże nosy. Słowianie w końcu, nie? Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Aha. Raise her well. Dobrze, na pewno dobrze wychowywał. No super. Look. Look what I've given her. Yeah. Yeah, she's very lucky to have such takiego kochającego ojca, no. She's an out of control bitch. Ło, świetnie. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Okay. She's at Firefly Island. Go. Firefly Island. She's meeting up with that bike pimp boyfriend. Okay. Get him. Zabij go. Dobra. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go! Alright! Spoko. Później jego żona występuje jako stranger koło plaży? Aha. No tak, bo tutaj są te opcje, znaczy misje dla losowych osób, nie? A kurde, my nie będziemy brać tego autka, chociaż ja lubię ten samochód, fajne jest, nawet nie takie wolne. Czy słyszałem o My Summer Car Multiplayer? Nie słyszałem. W PUBG'a potem zobaczymy. Myślę, że muszę dzisiaj chyba na PUBG'a nie starczy mi siły. Chciałem powiedzieć Viagry, a to ze względu na to GTA. Werwy chodziło mi po głowie. No zobaczymy. No do PUBG'a trzeba mieć troszeczkę, wiecie. Trzeba mieć świeży umysł. Ale PUBG jest świetny. Hola, senior... Senor Luciano, siemanko! Senor Luciano, hola! Senor Luciano. Dobra, Vladivostok to jest najlepsze radio. Ty i patrz, teraz wszędzie Turismo się pojawia. Jak to się dzieje? No to jest magia GTA. Okej, gdzieś tutaj ziomek jeździ na motocyklu. Ty, ale co on ma tam za motocykl? Podoba mi się. Musimy taki mieć. On nie jest najszybszy, ale jest ładny. Taki naked, super. Property, then all the brothers would get to share you. Oh, spoko. All to myself.
What? Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass. Tak? Okej, dobra. Chyba mam jeszcze trochę granatów i shotguna. Albo i zużyliśmy wszystkie ostatnio. Zobaczymy. Brakuje mi tego Turismo w GTA 5, tak? No dobra, i teraz on jest oskryptowany, więc znowu skrypty. Nie możemy go dogonić ani zabić, ale za to mamy fajny motocykl, który też nie jest za szybki, ale jest fajny. To taki nakedzik jest, podoba mi się, z taką wielką z przodu lampą. I gonimy sobie tego gościa i musimy go gonić aż do klubu motocyklowego gdzieś tam i potem będziemy musieli prawdopodobnie wszystkich odstrzelić. No, fajny moto, fajny. W ogóle jak on się nazywa? PCJ600, tak? W GTA 5 jest podobna bardziej Akuma, nie? Do tego motocykla niż ten. A PCJ600 w ogóle inaczej wygląda. Niko to typowy Lucek. Przepraszam, Rusek. O, okej. Okay. Dobra, zobaczymy kto komu dupę skopie. Mam nadzieję, że mam jeszcze jakieś granaty. Będzie trzeba podnieść w razie czego. Patrzcie, jak driftuje tym moto. No. Znaczy ten ziomek, ja nie. Ale dziwnie się jeździ, no kurde. Mogę go zabić? A, dobra, czekaj. Rzeczywiście coś tak jeździ... Kurde, zmieniam... No, nieważne. Rzeczywiście tak jeździ jakoś dziwnie. Ty no, obrywa grubo. Aha, już? Myślałem, że coś źle zrobiłem, bo to mam bardzo taką... Często się to zdarza, że ja coś źle robię. Strzelaj! Dobra, zastrzelony. Rzeczywiście jechał tak jakoś dziwnie. Na początku myślałem, że jest oskryptowany, musimy za nim jechać i go gonić. Nie? Ale później patrzę, że zaczął driftować i... Thank you, Nico. O, i tutaj jak się pojedzie, pamiętam, że była tutaj jakaś skocznia. O, jest. Ale się ciężko jeździ motocyklami w tej grze, ja pierniczę. Naprawdę, w ogóle pojazdami, strasznie ciężko. Wcale niepodobne, jak niepodobne? Zobacz, Akuma w GTA 5 też ma takie dwa wydechy pod tylnym siodłem. I Akuma ma troszeczkę cofnięte koło do tyłu. No i taką lampę z przodu, ja nie wiem, o co ci chodzi, tak Akuma? Może nie, lampy dużej nie ma chyba z przodu, ma takie dwie małe lampki Akuma. Podobny jest, nie gadaj. Z tyłu podobny całkiem. Dobra, i teraz bardzo ciężko jest nacelować motocyklem w cokolwiek. Żeby na przykład wyskoczyć, jak tutaj. Strasznie ciężko się jeździ tutaj motocyklami. W GTA 5 dużo przyjemniej. Ale... Jest. Tutaj wybić się z czegoś jest ten... Bardziej rufian. O, może rufian też być, no. Czy można przerabiać... nie, w GTA... A czekajcie, muszę sprawdzić, czy mam granaty. Shotguna mamy... Musimy jechać po ten, po granaty. W GTA 4 nie można przerabiać furek. Można tylko przemalować. Także, no niestety. Motorem na huśtawkę? Zabije nas od razu. Gwarantuję ci to. Jedyne, co tam może przetrwać, to samochód i jeszcze musimy podjechać samochodem tyłem, bo inaczej Niko od razu wylatuje przez przednią szybę. Ej, patrzcie, co tutaj stoi. Czy ten motocykl zawsze tutaj stał? Czy on się tu spawnuje? To jest jego spawn point? To też jest PCJ600, ale mój jest zdecydowanie fajniej pomalowany, więc będziemy jeździć nim właśnie. Dobra, chodźmy tu. I idziemy po granaty, bo tutaj są zawsze granaty. Nie trzeba żadnych kodów wpisywać. Mamy tu granaty, one co jakiś czas się chyba odnawiają. Można je sobie podnieść. 3 tylko. A, myślałem, że 5 będzie. No ale lepsze 3 niż na przykład po jednym. No i też ma takie orurowanie założone ten PCJ600 i jest podobny do Akumy. No kurde. Dawaj na huśtawkę. No dobra, spróbujmy na huśtawce z motocyklem. Ja myślę, że to będzie śmierć na miejscu. Pamiętaj o hajs na kółkach. Dzięki, kurczę, my na to ostatnio wydaliśmy wszystkie granaty. Hajs na kółkach, no. Dobra, czyli hajs na kółkach dla osób niewtajemniczonych to są takie duże opancerzone samochody zielone. W
takimi wykończeniami zielonymi i w nich, jakie rozwalimy, jest bardzo dużo hajsu. Po 1500 dolarów, co dla Nico Bellica, no to jest dużo hajsu. Patrzcie, patrzcie, co tutaj stoi. Damn it. Cyk. Huh? Może być, nie? Tutaj one chyba zawsze stoją, one się tutaj też spawnują. Tutaj Woodu też stoi. Jak uderzając w ścianę, tunikujesz samochód w GTA 4, mówisz? Jak w BMW Drive, tak. A w GTA 4 to wyjątkowo działa, bo tutaj, kurczę, no jednak te zniszczenia są bardzo, bardzo mocne. Także można troszeczkę samochód przerobić. Może to trochę gorzej wpływa na jego osiągi później. Aj. Strzyma statyczny, dobrze myślę. What. To jest rama motocykla. No dobra, dobra. Rurowanie to jest chyba dodatkowe zabezpieczenie czy coś. Jaki dziwny klakson ma ten motocykl. Myślę, że będzie śmierć na miejscu. O, się wystraszyłem! O kurwa! Ja pierdziele. Zabiłem kogoś! Zobaczcie, tu ktoś był i pieniążek po nim został. I... Stoi moje moto, od razu się dymi, zobaczcie. Katastrofa. Ej, ja tu... Nie, kurczę, nie ma opcji. Ja tutaj motocyklem nie będę się bawił. Hell Fury, tak nazywa się ten motocykl. Dobra, odpaliliśmy go jeszcze. Ej, kurczę, ale wystraszyłem się. I nie zdechłem, rzeczywiście. Nico Bellic dalej żyje. Dobrze, teraz... pojedziemy do małego Jakuba. Pamiętacie, ja ostatnio spieprzyłem jedną misję. Właśnie u małego Jakuba i musimy sobie ją powtórzyć. Tam musimy jednego kolesia śledzić i... O. A co to? A to ten złomek był. Tego kolesia musimy dośledzić i jakoś tam go w budynku potem ogarnąć, nie? No było blisko śmierci, kurczę. No, że motochuśtawka śmierć, tak. To właśnie to jest moje poprawne myślenie, raczej... Na motocyklu zawsze się ginie. To był fart, że przeżyłem. Naprawdę. Dobra, tą cutscenkę sobie już widzieliśmy. Więc ją możemy pominąć. Mały Jakub. Tak. Nie no, wiecie co, motocyklem chyba nie pojedziemy w tamto miejsce. Musimy wziąć jakiś inny samochód. O! To mi się przyda. Ożesz ty! Czapka spadła Nikowi, zobaczcie. Nie wiedziałem, że tak można. Ale beka. Weźmiemy sobie Sabre GT chyba to jest, no. Sabre GT, ale Nico bez czapki. Ja nie wiedziałem, że tu może czapka spaść. Śmieszne. Dobra, jedziemy na miejsce. No i tak jak mówiłem, tam musimy jakiegoś ziomka ogarnąć. I go śledzić. I to śledzenie jest dosyć ciężkie. Ważne, żeby nie podejść za blisko. Chociaż wy mówiliście, że jak się podejdzie do niego blisko, to on zacznie biec, a potem w budynku będzie strzelanina, nie? Ale jak go śledzimy, to w budynku później tam, gdzie mamy go śledzić, nie będzie strzelaniny. A kurde, zobaczymy jak to będzie. Ruska czapka, rest in peace. Tak. Jest ty. Jedzie bez. Dziwne w sumie. Zawsze myślałem, że ona jest jakoś przyklejona na taki bardzo mocny klej. Jakiś gips czy coś do jego głowy. No bo patrzcie, jak mu spadła, to nagle zrobił się łysy. Cholera. Pamiętasz? Ja bym to tak zostawił. No kurczę. Ja myślę, że po jakimś tam zapisie gry, czy jak wstaniemy Nikiem, to mu się ta czapka pojawi. No ale zobaczymy. Tutaj jedziemy ten, na skróty. O, żeż ty. I fantastycznie, Lucek. Trochę uszkodziliśmy furę, ale to nic. Wyklepię się. Kup kolejną ruską czapkę. Wiesz co? Następny strój, jaki będę chciał kupić... W ogóle musimy kupić wszystkie stroje. Wszystkie możliwe ubiory dla... O! Nie bierzemy i tak, bo zaraz będzie trzeba zwrócić ten samochód, no. Ale fajnie, że się pojawiają takie super fury. Jak Banshee. Podoba mi się to. Co to za nuta? Robimy misję u małego Jakuba, więc musi odpowiednia nuta lecieć. Kupimy wszystkie czapki i wszystkie stroje. Tutaj będziemy mieli później chatę, no nie? Ale no, ale to spokojnie. Hmm.
pyk. I jesteśmy na miejscu. Czy nie mam jeszcze przechodzić na lewach Wolfensteina i Mafię 3? Do Mafii 3 nie wiem, czy chcę wrócić, ale Wolfensteina na pewno. Jeszcze poczekam trochę, aż ta gra przestanie być popularna, jak GTA 4 na przykład, nie? I wtedy dopiero zagramy. Dobra, ja wcześniej próbowałem takiej akcji, że poszedłem po prostu do miejsca, gdzie on będzie, później ten ziomek, i misja się skończyła i znowu bym musiał tutaj dojeżdżać, więc trzeba po prostu go śledzić w taki sposób, że chowamy się gdzieś tutaj i nie możemy się do niego za bardzo zbliżać. I tyle. Teraz nie jestem taki incognito, dlatego, że nie mam czapki. Łatwo mnie rozpoznać. Na Wolfie będzie się działo. No kurczę, pewnie będzie się, będą głowy latały tam. Nie wiem, co tam będzie się jeszcze działo, ale poprzednia część i dodatek do tej części był naprawdę spoko. Super się w to gra. Mafia 3 jest monotonny i ma nudne misje. Na razie nie mam czasu, kuzynie. No, wiesz co, ja grałem w Mafię 3, ale mnie tam porażało najbardziej jazda samochodami i to kiepskie było. Tam było nawet jakieś DLC do Mafii 3 i dodali więcej furek, ale to i tak wygląda słabo. Jak masz ten pakiet Steam, to zagraj w GTA 3 albo w GTA Vice City. Już nagrałem serię na moim kanale YouTube, możesz zobaczyć sobie. Podgoń go, okej. Okay. Możemy go podgonić, on wtedy nas chyba zauważy i zacznie biec do domu. Nie chcę sfailować tej misji, bo będziemy musieli tutaj znowu cały ten kawał jechać w razie czego. I tak będzie walka, i tak chyba. Jak tam Aston? No, dzisiaj wpiernicz dostał. Bo się nie ogarnął. Musiałem go sprowadzić do parteru, niestety. Tak jest. Jest młody, jeszcze nie wie, co mu wolno, a czego nie. No, Mafia 2 to zupełnie inna historia. Mafia 2 jest bardzo fajna. Przeszedłem ze smakiem. Nie nadążał za rowerkiem? Nie, wiesz co, zaczął wszystko gryźć i wariować, także... Musiałem go uciszyć. Dobra. Chodźmy. I... Tak, sobie wszedł tutaj. Śledź go, ale nie atakuj. Dobrze. I teraz on poszedł po schodach na górę. No nie. O, idzie sobie tam. Pyk. I tu stoją te kolesie. I prawdopodobnie oni zaczęliby mnie atakować. Gdybym... O, teraz się dziwnie na mnie patrzyli tutaj. Haha. O, tutaj następny jakiś typ oszcza sobie. Spoko. Spodnie opuszczone prawie do kolan. Tutaj jakieś ćpuny. Na samą górę musimy go... Schowaj się do krzaków. Nie, musimy tutaj wejść na samą górę za nim. Ostatnio właśnie nie wszedłem na górę i misja się sfailowała. Trzeba było od nowa jechać w to miejsce. Ty, patrz, broń tu leży. Spoko. Ja mam akurat dużo broni, ale na bliskie spotkania zawsze najlepszy jest shotgun. Pamiętajcie o tym. Daj mi handla. Widzicie? I po to ja właśnie pojechałem po te granaty. Warto było się przejść do wody i zrobić... No, wziąć sobie te granaty. Zobaczcie teraz. Tutaj nie zajdziemy, okej. Okay. Ale. Napinamy się, cyk. Gdzie ten granat spadł? Uciekamy. Ale blisko było. Jednego tylko rozwaliło. Dobra, musimy to zrobić teraz fantastycznie, bo może być ciężko. Trzymaj. Odbiło się od niego i poleciało w drugiego. Okej, okay, nikt nie zginął. Wiecie co? Ja proponuję po prostu wejść tam z shotgunem. Szkoda granatów. Patrzcie, jaki auto-aim. Leżeć! Okej, okay, załatwiony. I co tyle? Załatwiliśmy kilka Batmanów. Nie Batmanów, tylko Batmanów. Idziemy na górę. Trzeba zobaczyć, co tu jest na górze. Właśnie w niektórych budynkach można było wyjść sobie. Okej.
Dobra, jasne. W niektórych budynkach w GTA mogliśmy sobie wyjść na daszek i sobie stąd popatrzeć coś tam, nie? To było bardzo fajne, bo w poprzednich częściach GTA no nie mieliśmy takiej możliwości i każdy miał nadzieję, że będziemy mogli w ogóle do wszystkich budynków wchodzić. Tak jakby to było super ważne, nie? Że można było wchodzić do tych budynków. W piątce nawet nie mam czegoś takiego, że możemy wchodzić do wszystkich budynków, nie? No ale w czwórce jest jeszcze, i w piątce też to tak działa, że jak spadamy i się będziemy obijać od ścian, to mamy szansę przetrwać po prostu. Spróbujmy gdzieś tak skoczyć, żeby przetrwać. Dobra, dobrze się żyje, mamy chyba nową misję u Jakuba. Teraz może dorabiać u Jakuba, zadzwoń do niego, praca. O nie! Ach, shit! Prawie wyszło. Chciałem zrobić parkoura po dachach, ale chciałem wskoczyć na ten gzyms, a nie przez niego przeskakiwać. Szybka robota. No właśnie nie szybka. Ona była łatwa, ale trzeba było dużo przejechać miasta, żeby, wiesz, dostać się tutaj. Trzeba było się skradać za tym gościem. No i zużyliśmy dwa granaty trochę niepotrzebnie. Dobra, którą furę bierzemy? Myślałem o motocyklu, ale tymi motocyklami się dziwnie jeździ. Dobra. Nie próbujcie tego w domu. No z granatami nie polecam tam rzucać i bawić się. Dobra, zobaczmy teraz sobie. Tutaj mamy seks. Jedziemy do Romana, on coś od nas chce. Ale na telefon możemy chyba zadzwonić do Jakuba, jeśli chcemy jakąś misję. Zdaje się. Zobaczmy, jest praca. Co to jest ta praca? Jak to wyglądało? Które trzeba przemienić. Okej. Gdzie to jest? Przesyłka znajduje się w samochodzie. Musimy coś. O, musimy kawałek drogi przejechać. Ale zrobię sobie tą misję, bo jestem ciekawy. Nie pamiętam ich, szczerze mówiąc, misji u Jakuba. Chyba niewiele ich robiłem. I może trochę hajsu wpadnie. Chociaż jak spotkamy hajs na kółkach, to jeszcze mam jeden granat, to się zdobędzie tam 1500 od razu, nie? Także tak. Wypatrujemy jak coś ten. Wasze zadanie jest takie. Jak ja nie zauważę, to wy też musicie tutaj patrzeć. Czy gdzieś będzie furgonetka zielona z takimi, no, charakterystycznymi liniami zielonymi, która będzie wskazywała na to, że w niej jest hajs. Po prostu hajs na kółkach. Musimy znaleźć. I ona pojawia się dość losowo. Najczęściej w takich biednych dzielnicach jeździ. Kup granatcy. Jeszcze nie mam granatców, bo nie mam odblokowanych, wiesz? Jeszcze nie wszystkie rzeczy w Amination mi się odblokowały, bo to jest taka początkowa faza, można powiedzieć, fabuły. Ta fabuła w GTA 4 jest rozlazła, po prostu długa. I zanim my tu wszystko odblokujemy, no to trochę to potrwa. A też musicie wiedzieć, że w czwórce nie ma tak dużo broni jak w piątce. Tych rodzajów broni i tak dalej, więc też dużo tutaj nie nakupujemy, no nie? A jedyne rzeczy, jakie w zasadzie możemy też kupować w GTA 4, to są właśnie bronie i ubrania. Tak jak to ostatnio żeśmy sobie na live'ie wywnioskowali. Ale tak się składa też, że po drodze, tu gdzie będę sobie jechał, są granaty, więc możemy od razu zebrać. Powinny się pojawić nowe, bo one co jakiś czas się pojawiają, nie? Hajs na kółkach był? Gdzie był? Gdzie był? Nie, no chyba nie. Bo tutaj jest ciężarówka, zauważyłbym raczej. Zauważyłbym chyba. Nie było hajsu na kółkach. Na moście był hajs. Nie no kurde, tam miałem prawo nie zauważyć. Bo kurde, dużo samochodów było. A jakbym rzucił jeden granat, to cały most by wybuchł. Ale dobra, dobrze, że mówicie, tylko kurczę, trochę za późno zareagowałem. No i jakbym tam wrócił, to pewnie by go nie było. Ale weźmiemy sobie granaty, bo one się przydają do tego, żeby te samochody otwierać. Bo nie ma niestety kluczy w zestawie i trzeba samemu jakoś tutaj kombinować. A jedynym sposobem, żeby otwierać cokolwiek w GTA, to są właśnie granaty. Zawsze to działa, wszystkie drzwi się otwierają w samochodach i można zabrać sobie hajsik. Weźmy sobie. O, Massive. Okay.
Ta fura nie jest zbyt dobra, to jest taki Cadillac, jak tutaj napisaliście, jak ktoś napisał. Cadillac STS, tak? I ten napęd na przód. On ma napęd na przód? A zobaczymy, mi się wydaje, że na tył. A rzeczywiście jest to jakiś Cadillac. Nie, ten ma napęd na tył. No, na razie hajsu na kółkach nie widzę, jak będzie to granat leci, kurczę, zbieramy wszystko. Dobra, i teraz mamy akcję, żeby coś tam przemycić dla małego Jakuba. To jest oczywiście misja poboczna, możemy jej robić, nie musimy. No, ale zawsze ciekawie, jak się ją zrobi. Może chociaż tak z raz sobie zrobimy, żeby wiedzieć, o co chodzi. A, chyba źle zajechałem. Tutaj w Liberty City fajne jest to, że jest masę różnych takich drobnych uliczek i dodaje to kolorku takiemu miejskiemu światowi, nie? W tym wypadku Nowy Jork. Ale czekaj. Aha! To my tym mamy jechać, ja myślałem, że to wrak stoi. A to jest samochód, który rzeczywiście musimy prowadzić. Dobra. Ten to jest totalny złom. Podoba mi się. No i właśnie o nim kiedyś rozmawialiśmy na live'ie i obiecałem, że się mu przyjrzymy, jak go będę już miał. Jest totalnie zdupiony. Zobaczcie, koła mają ósemkę. Jest wolny. Tak, zobaczcie, tutaj z przodu, nie? Koło ma ósemkę. Jest wolny. Z tyłu koła też mają ósemki. Chyba tylko... Kurde, tu wszystkie chyba koła mają ósemkę. Czyli tak wiecie, o co chodzi, nie? Fajna fura, weź foczkę nią poderwi. Chyba żadna nie chciałaby wsiąść tutaj. Nawet za hajs. Dobra, co my tu mamy? A, pod mostem musimy pewnie. Nie wiem, czy będzie więcej dostaw. Można wyłączyć ten GPS. Wiem. Opuść pojazd. Okej. Okay. I tyle. Chyba tyle. A, będzie jakaś akcja. No dobra, zobaczmy. What ty? Ole mnie pocisnął. Od razu z shotguna, no nieźle. Ale gry. A zobaczcie, jak pięknie shotgunem. Szkoda w sumie, nie? Tutaj zwykła klamka byłaby chyba lepsza. Dawaj klamę. No, to mnie denerwuje w czwórce, że strzelimy headshota mu i nie zawsze umiera. Chyba, że mu nie strzeliłem dokładnie. No dobra, teraz strzelimy mu headshota i od razu umarł. Jest dobrze. Jest tak, jak powinno być. Okej, idziemy szukać jakiegoś nowego autka i jedziemy do Romana zobaczyć, co on od nas chce. Jacob! Zarąbisty wóz, co ty od niego chcesz? Daj spokój, już nie chcę tym złomkiem jeździć. Okropnie wygląda. Znaczy, o, patrzcie, co tutaj jedzie. Sultan. Wow, to jest fajna fura. Tylko, że to nie jest jeszcze Sultan RS. On po ulicach normalnie nie jeździ. Sultan RS jest boski. Dojdziemy do trzeciej części miasta, to sobie oczywiście nim będziemy jeździć, nie? Ale kurde, ten zwykły Sultan też jest szybki. Fajny jest. Sultan to jest Subaru chyba, tak? Normalnie w realnym świecie, jakby to tak przełożyć, to będzie chyba Subaru jakieś tam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co tam Romanisko od nas chce. Sultan w GTA 5 też jest fajny. No pewnie, że jest fajny. Można go tuningować dodatkowo. Burgera zjeść. O, jest Brucey! Pojawił się Brucey. On w piątce będzie też Brucey, no nie? Będzie miał jakąś tam rolę. Aha, teraz będzie misja z siecią. Of course. Technophobe, Luddite,
Świat możliwości, tak. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. Okay. I thought of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Dobra. Okej, okay, jedziemy w takim razie do Neta zobaczyć. W piątce wiadomo, że możemy wejść do Neta przez internet, no nie? To jest raczej Lancer. Ktoś tutaj też napisał, że Lexus IS-200 albo IS-300 też może być. Kurde, chyba wszystko po trochu. Z przodu bardziej Subaru. Z tyłu... No nie wiem, co to może być. Ale bardzo ładny samochód, bardzo udał się Rockstarowi. Dobra. Można kupić u niego testosteron. Czy jakoś tak, aha, dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Okej. Okej. Okay. Użyj jednego z komputerów. A, już myślałem, że będzie animacja, jak będzie wsiadał na krzesło, ale nie. Dobrze, nowa poczta. Zobaczmy, więc tak. Negatywna odpowiedź, a to pamiętacie kiedyś, nie? Przykro nam, niestety użytkownik odpowiedział na twoją wiadomość następująco. Przykro mi, ale... Żołnierz musi być bezlitosny, nie nadajesz się, miłego dnia, staraj się dalej. Ta właściwa osoba gdzieś tam jest. Pamiętacie, jak kiedyś do tego kolesia wysłaliśmy wiadomość, że chcemy się z nim spotkać na randkę? Love from Russia odpowiedział na twoją wiadomość, a stopowiedzialnie jest zbyt młody i zdrowy. Co? Staraj się dalej, jak? Co? Okej. Okay. Stałeś się nowym użytkownikiem poczty e-find. Znajdujesz się o nim krok, odkrywać swojego konta, otwierasz na to wiadomość, twoje konto zostanie OK. Proszę aktywować konto. O właśnie, bo możemy tutaj odpowiadać na e-maile, no nie? Dobra, do poprzedniej strony. I teraz, co mamy dalej zrobić? Wrócić do pulpitu. Aha, żeby... No czyli co, założyliśmy sobie skrzynkę. Musimy jechać po jednodolarowego burgera. Siema Wisła. Trochę jak Mitsubishi z tyłu wygląda. Ty, w sumie? Może być. Fajne auto. Okej. Okay. Okay. Niezłe cycuszki, Boże. Płaska była totalnie. Bierzemy sobie shotguna. Nie ma chyba tu policji w okolicy, nie? Kup auto z internetu. Tutaj nie ma takiej możliwości chyba. Nie można kupować aut w GTA. To tylko działa w GTA 5. Więc tutaj nie kupimy nic. Dobra. Wsiadłem do tego radiowozu tylko po to, żeby sobie wziąć amunicję do shotguna. Niewiele, ale zawsze coś. No i musimy jeszcze zajechać po burgera, żeby coś zjeść. Ops. Lukis Mon... Most Wanted 2005 jest na tym, na YouTubie nagrane. Cała seria, ziomek. Zajrzyj sobie. O, nie możemy nic kupować. Ty, podniosłem ketchup. Dawaj! Dawaj, jedzonko! Och, nie trafiłem. Goni mnie policja, a jak goni mnie policja, to nie mogę nic kupować. Niestety. Będziemy musieli żarcie znaleźć gdzieś na śmietniku. Niko jest przyzwyczajony. W końcu ma doświadczenie z Rosji. Jak pobijesz kogoś i kucniesz, to wyglądasz, jakbyś komuś na twarz klocka robił. Wiem, no. Fajne, bo tutaj... Fajne jest to, że tutaj w GTA 4 można kucać. A w piątce już kucać nie można. Trochę słabo, co? Niektóre takie akcje były fajne w czwórce, co można było robić z takimi... Jakoś też te animacje postaci. Jak wysiadamy na przykład z samochodu... Podczas jazdy, to ta postać ma taką... Tak się zachowuje jak taka laleczka. Spoko to jest. Okej. Okay. Panie Romanie.
Ba... motoryzacyjnym, no tak. Okej. Okay. Dobra. Idziemy w takim razie. Da się wchodzić w stronkę, gdzie można kupić auto, ale ono chyba nie jest nasze, jak to było tutaj w czwórce. One są tam, jest tam rzeczywiście stronka, gdzie się kupuje auta, ale ich nie można kupić jakoś chyba na własność. Zobaczymy zaraz. Niko jest kierowcą z Spin Tires. Tak. Hello. Is Mikael home? No, he's out. Wyszedł, okej. Okay. Should I wait outside? No, come in. Oh. Okej. Okay. Thank you. You're welcome. Niko jaki grzeczny, co? W sumie nie rozumiem kobiet, które wiążą się z gangsterami. Ciekawe, co nimi kieruje. Czy wiem, że w telefonie można mieć inny motyw i dzwonek? Tak, ale ten telefon dostanę później dopiero. Teraz na razie tego zmieniać nie mogę. Okej. Okay. Kiedyś byliśmy młodzi. Oho. A, czyli już wiemy, co nią kierowało. Po prostu się zmienił. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No. When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. Okay. Killed people, smuggled people, sold people. Huh. And you don't worry about your soul? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut, and their heads chopped off. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Okay. Привет, Лена. What is that? I tell you one thing and you ignore me. You stupid bitch. What? Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? Dimitri przyszedł. To listen to. You want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! Mikhail! Oni się chyba jakoś zbuntują, nie? So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. Okay. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. O, coś... Get out of here. Coś mu smutno jest chyba, no nie? Herbatkę piję. No ja mam fantastyczną herbatkę, moi drodzy, delikatną, bo jak kiedyś sobie zrobiłem za mocną herbatkę, to kurczę, spać nie mogłem. Pojawi się, już wszystko zniszczył. Hajs i wola ugięcia się pod władzą, to nimi kieruje, autorytet i uznanie. Może i tak, ale czy taki człowiek jest później szczęśliwy? Dobra. Wladiwostok. Patrzcie, co za zderzenie, kurde. Ale trzeba przyznać, że na niezłej glebie jest teraz ten radiowóz. O, już nie. No ma hydraulikę czy coś. Patrzcie, dwa skutery w tandemie. Jedziemy sobie tak. Trzeba było zaparzyć czaj. Bez przesady, kurde. Za mocne by to było. Człowieku, nie zasnąłbym dzisiaj.
Trzeba tak, podjechać do jakiejś hamburgerowni, jakiegoś fast fooda kupię po drodze może, jak będzie coś. No i trzeba uzupełnić zdrowie to przede wszystkim. Wiecie co, mi się wydaje, że coś tutaj po prawej stronie było, o w tym miejscu. Coś można było podnieść? Tak jakby jakaś broń? Gdzieś tu coś było, coś mi się wydaje. Na razie, Hezio, trzymaj się. Jeśli spadasz, tak to zrozumiałem. No, zderzyli się, a jak ja bym w nich wjechał, to mi policja goniła od razu. No tak jest! Kurde. Ja myślę, że tam policjant zawinił. Dobra, mamy tu ciężarówkę. Jest. Oh shit, ale wielka. A nie, nie jest wielka. Myślałem, że to jest zestaw drogowy, wiecie, ciągnik siodłowy plus naczepa, ale to jest zwykła ciężarówka. Tu nie ma chyba takich zestawu drogowy ciągnik plus naczepa, no nie? Są tylko takie zintegrowane ciężarówki. Cyk. Herbata mocy po ludzku. Kurczę, pewnie, że tak. Okej. Okay. Lepiej jeść ostrożnie, niestabilny towar. Dobra, ładunki wybuchowe mam ze sobą. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać. Ej, czy tutaj czasem nie było tak w czwórce, że jak się wsiadło, czy weszło na ciężarówkę, to się z niej nie spadało? Prawie jak hajs na kółkach. Tak, tylko że wybuchowy. Nie możemy w nic uderzyć, bo wybuchniemy. I koniec będzie. Co tu za nuty? No Wladiwostok, dobrze jest, jedziemy. I też mamy tu nawigację w samochodzie. Ale chyba podejrzewam, że jak w coś byśmy mocniej uderzyli, to byśmy wybuchli. Chyba tak to tutaj działało, no nie? American Truck Simulator to przypomina. O, proszę bardzo. Prawie jak widok z kokpitu. No nic tutaj więcej w czwórce nie mamy. Taki mamy American Truck Simulator. Z odrobiną więcej szczegółów. Chociaż tam w pewnym momencie w American Truck Simulator chyba dodali jakąś bardziej szczegółową mapę, no nie? Taką większą i w ogóle. Czy jest multiplayer w GTA? Gdzie jest migające światło? Stan obrażeń. Okej, okay. Dobra, mamy z tyłu takie zielone światełko. Na razie jest chyba okej, okay, ale musimy uważać, żeby nie zrobić bałaganu. Kurde. Oh my god. Dobra, wolę, żeby nie goniła mnie tutaj policja, więc na spokojnie. Multiplayer tutaj nie działa. Nie działa w GTA niestety multiplayer już w czwórce. Chyba, że jakoś tam polanie można by było przez hamaczki czy coś, ale to bez sensu wtedy, nie? Ale tutaj ten multiplayer jest biedny w porównaniu do piątki, nawet nie ma co. Kulcek do boju. Czekaj, czekaj. Ciekawe, ile dolców nam zabiorą. Zobaczmy, weźmy sobie może kamerkę. Dobra. Dobra. Wolę to tak zrobić, bo kurczę, jakbyśmy tu przejechali i ktoś by nas zaczął ścigać, zajeżdżaliby nam drogę, a my byśmy się rozbijali i to mogłoby się skończyć śmiercią. Tutaj zależy na tym, aby jechać ostrożnie ciężarówką, no nie? Czy w ATS-ie są ładunki z ładunkami wybuchowymi? Nie, aż tak dobrze ATS-a nie znam. Znowu. Roman, czytaliście? Roman chciał się ten pójść upić teraz. Niko powiedział, że jest zajęty. I powiedział, że jakby był pijany, prowadząc tą ciężarówkę, to dosłownie rozsadziłoby to go od środka. Działa, ale jakoś trzeba się zalogować. Są z tym problemy i to już nie działa. Sprawdzałem. Jestem zalogowany i nie działa. Trzeba przez telefon się ten... Poza tym podejrzewam, że nikt już nie gra w online. Także to bez sensu. Patrzcie, jak się ten... Co ty robisz, ziomek? Wysiadł. Z tego Kleidlera.
Wkurzył się. Dobrze, gdzie się pchasz, dziadu? Zjazd, nie widzisz, kto jest większy? Kurde, co to za korki? Puszczajcie się tam, jazda. Musimy stać w korku 3 godziny. Na PS3 działa w 100%. Mówisz? No! Kurde! No to zaraz tu rypnie, ziom. Uderzył we mnie i się wkurzył, zobaczcie. Wysiadł z auta i coś tam do mnie furczał. Ten tylko o chlaniu, nie dziwię się, że jest przegrywem życiowym. No ja w sumie też. Ale korek, no korek straszny. Ja bym tutaj granata rzucił. Chyba nie możemy używać granata w samochodzie. Nie będę sprawdzał, boję się, że to wszystko zaraz wybuchnie. Dobra, musimy tutaj skrócić troszeczkę. Dobra, gaz, 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 gaz. Znowu korek? Nie jadę tutaj. Trzeba uważać. Okej. I mamy... O, to już tutaj jest. A, kojarzycie to? Tutaj są części samochodowe i musimy rozwalić ten warsztat. Chyba jakoś Bruce na tym zyskiwał, bo on się zajmuje samochodami, nie? Już? Uciekaj, Niko Bellic! Już myślałem, że samochód go potrąci, ale nie, na szczęście. Ło! No, warszawskie korki się zrobiły. GTA. No i mamy rozwalony magazyn. Znaczy, nie wiem, to w sumie używane części, okej, samochodowe. Ktoś tam patrzy i coś przez telefon gada. Policja przejechała, zobaczcie, kurde, afera niezła.